Jestem właśnie nad Morzem Śródziemnym, na Gibraltarze. Jest to jedno z ciekawszych miejsc na świecie, bo jest to miejsce, gdzie jest przejście graniczne pomiędzy Wielką Brytanią a Hiszpanią. Gibraltar od 1713 roku znajduje się w rękach brytyjskich i jest terytorium, którego Anglicy z dużą zacierćwiałością trzymają. Gibraltar przez wiele wieków był uznawany za koniec świata. Nie było wiadomo, co jest za. Na mapach pisali hic sunt dracones, tutaj są smoki, here there be monsters. Nie wiedzieli, co było dalej. Mówili o tej wielkiej skale, którą widać za mną i o skale podobnej, która jest z drugiej strony, 7 km stąd, przy Ceucie, w północnej Afryce. Mówili o tych wielkich skałach, mówili słupy Herkulesa. Tutaj kończył się znany Europejczykom i mieszkańcom Morza Śródziemnego znany świat. Gibraltar jest małym miejscem, 30 tysięcy mieszkańców zaledwie, a jednak jest znaczącym miejscem na mapie świata. Od 300 lat, trochę ponad 300 lat, Brytyjczycy trzymają to miejsce z całą swoją siłą. Dlaczego? Jest to miejsce strategiczne, prawie nie do zdobycia. Całe otoczone pozycjami artyleryjnymi i nie zostało zdobyte od wieków. W zasadzie od kiedy Brytyjczycy to zdobyli 300 lat temu. Gibraltar jest też ciekawym słowem, dlatego że nie jest to europejskie słowo. Słowo to pochodzi z arabskiego. Gibrar Tariq, czyli skała Tarika. Skąd się ta nazwa wzięła? Wzięła się z czasów pierwszych podbojów arabskich. Te pierwsze podboje dzielą się na trzy główne fazy. Czasy Mahometa, czasy Rashidun, czyli kalifów prawowiernych oraz czasów Umayyadów. Podboje trwały od momentu założenia kalifatu w 622 roku, aż po jego rozpad w drugiej połowie VIII i IX wieku. Tariq, jeden z przywódców muzułmańskich, przywódców arabskich, przeprowadził swoje wojska na statku i tutaj wylądował. Zobaczył tą skałę i przezwał ją Gibrar Tariq. Co ciekawe, żeby zmotywować swoich ludzi, podpalił wszystkie swoje statki, żeby było to punkt bez powrotu. Byli zatkani tutaj w Europie. To właśnie tutaj, na początku VIII wieku, berberski generał Tariq ibn Ziyada rozpoczął podbój Półwyspu Iberyjskiego. Ideą przewodnią inwazji arabskich była oczywiście islamizacja świata. Wbrew szybkiej ekspansji, Arabom oparły się jednak zarazem Cesarstwo Bizantyńskie, które dwukrotnie przetrwało oblężenie Konstantynopola, etiopskie Królestwo Aksum oraz Frankowie, którzy odparli Arabów w zwycięskich bitwach pod Tuluzą oraz Poitiers. Muzułmanie dotarli do tych francuskich miast po podboju większości Półwyspia Iberyjskiego i po przejściu przez Pireneje. To właśnie pod Poitiers dowódcy frankijskich wojsk, Charles Martel, zwany w Polsce Karolem Młotem, oraz książę Akwitanii Odon powstrzymali inwazję. To był najdalszy punkt, do którego muzułmanie dotarli w Europie. A ziemie zgarnięte przez Arabów zostały odbite, czynu którego ukończył 30 lat później Pepin le Bref, czyli Pepin III Krótki. Ale wracając do Hiszpanii. Arabowie podbili Półwyspie Iberyjskie w 21 lat. Chrześcijanie jednak nie poddali się i starali się przez wieki wyprzeć Maurów. Potem przez kilka wieków Arabowie i muzułmanie byli wypędzani, wypychani powoli, aż wreszcie Reconquista hiszpańska odzyskała całe to terytorium. Reconquista to po hiszpańsku ponowne zdobycie. Podbój arabski trwał 21 lat, a Reconquista aż 770 lat, od VIII wieku aż po XV wiek, kiedy to dopiero w 1492 roku upadła arabska Granada. Gibraltar to też miejsce, które się zapisało w historii Polski, ale raczej z tragicznych przyczyn. To tutaj generał Władysław Sikorski wylatywał z lotniska, lotnisko, które się znajduje tuż za mną, żeby zbadać na Bliskim Wschodzie stan polskich wojsk. Lot po 16 sekundach jednak się rozbił. Wszyscy poza jedną osobą z załogi zmarły. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia do dziś nie są do końca wyjaśnione. Są różne przypuszczenia, że być może to wywiad brytyjski zorganizował tą śmierć, dlatego że Sikorski był niewygodną postacią w relacjach, które się wznowiły pomiędzy Wielką Brytanią a sowiecką Rosją. Tematem sporu był oczywiście mord katyński. O tyle ciekawa i tragiczna jest historia Sikorskiego, ponieważ wgłębiając się w szczegóły tych czasów, wychodzi niesamowicie głęboki spór polityczny pomiędzy politykami emigracji.
gdzie obozy polityczne nawzajem się zwalczały, mimo że wszystkich powinien był wtedy jednoczyć los Polski. W końcu trwała II wojna światowa, Polska była okupowana zarazem przez nazistowskie Niemcy oraz przez Związek Radziecki, a Polacy na emigracji się kłócili. Minister w rządzie Sikorskiego Jan Kwapiński wspominał potem, że śmierć generała Sikorskiego wywołała wielkie poruszenie w kołach tzw. opozycji. Niestety nie brakowało i takich, którzy manifestowali swoje zadowolenie. Ciekawą rzeczą właśnie, mówiąc o tej symbolice, bo jest to element oczywiście symboliczny, właśnie ja na to patrzę przez pryzmat takiego, że ten polski orzeł w zasadzie stoi i strzeże tej cieśniny gibraltarskiej. Oczywiście jest to tylko element symboliczny, bo Polacy tutaj nie mają żadnej roli, a ten orzeł po prostu upamiętnia generała Sikorskiego. Ale rola symboli w cywilizacji, w społeczeństwie jest rzeczą niesamowicie ważną. Rzeczą, która cywilizacja łacińska wraz z laicyzacją i ateizacją społeczeństw w zasadzie zapomniała. Zapomnieliśmy rolę legend, mitów, symboli. A są to rzeczy, które są cywilizacyjnie ważne. I cywilizacja, którą podziwiam z tego powodu, jest cywilizacja arabska, cywilizacja muzułmańska, która głęboko rozumie rolę symboli i rolę symboliki. I przed pomnikiem Sikorskiego jest fascynująca rzecz, dlatego że muzułmanie wybudowali sobie meczet, finansowany zresztą przez saudyjskie pieniądze. Saudowie mają głębokie zrozumienie symboli, głębokie zrozumienie tego, że jaką rolę taki meczet w takim punkcie ma. Tutaj najbardziej wysunięty punkt Europy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, terenów historycznie chrześcijańskich, a jednak w tym punkcie dominuje wielki meczet, zresztą architektonicznie bardzo piękny. Ale ta rola symboliki jest zawsze rolą, która mnie uderza i fascynuje. I ta rola symboliki jest czymś, co powinniśmy odzyskać w Europie. Jest bardzo trudne budować cywilizację, budować poczucie tożsamości, budować pewność siebie, pewność cywilizacyjną bez tej roli symboli. I Gibraltar właśnie takim czymś jest. Ta skała, która jest oczywiście stworzona przez naturę, jednak ma wydźwięk głęboko symboliczny. Za każdym razem, co jestem nad Morzem Śródziemnym, zawsze wraca do mnie ciekawa myśl. Mianowicie, państwa europejskie nad Morzem Śródziemnym opisujemy jako Europę Południową. Natomiast państwa afrykańskie nad Morzem Śródziemnym opisujemy jako Afrykę Północną. Ta klasyfikacja jest pewnym anachronizmem i bardziej dokładnym opisem byłoby prawdopodobnie nazwanie tych państw europejskich Północnym Morzem Śródziemnym, a tych państw afrykańskich Południowym Morzem Śródziemnym. Te nazwy bardziej odzwierciedlają historię, kulturę i dziedzictwo tego regionu, szczególnie świata klasycznego, czy to starożytnej Grecji, której kolonie sięgały Egiptu i Libii, czy też starożytnego Rzymu, który skolonizował całe Morze Śródziemne. Gibraltar kusi przede wszystkim niskimi podatkami. Na Gibraltarze nie ma podatku od zysków kapitałowych, w przeciwieństwie do Polski, gdzie tzw. podatek belki sięga 19%. Na Gibraltarze nie ma podatku na spadkach ani od darowizn i nie ma również podatku VAT. Najważniejsza kwestia to, że podatek dochodowy dla firm, czyli podatek CIT, jest na poziomie tylko 10% i trzeba go płacić tylko od zysków osiąganych na terytorium Gibraltaru, a zyski osiągane poza nim są nieopodatkowane. To właśnie ta konstrukcja CIT powoduje, że Gibraltar jest tak atrakcyjny, bo niższe lub równe stawki CIT ma tylko kilka krajów na świecie. Czyli jest to bardzo skuteczne miejsce dla maksymizacji swoich dochodów. Gibraltar jest też punktem, który jest ważny w przemycaniu narkotyków. Z racji na położenie geograficzne, Gibraltar oraz szerzej hiszpańska prowincja Cadiz są punktem handlu, ale i również siłą rzeczy, punktem, z którego korzystają szmuglerzy i trafikanci. W Afryce Północnej kilkaset kilometrów plantacji produkuje dziesiątki tysięcy ton marihuany rocznie. Z Afryki Północnej szmuglowane są narkotyki, głównie haszysz, ale również ludzie. Z Gibraltaru do Hiszpanii szmuglowane są natomiast papierosy. Z racji na brak VAT-u na Gibraltarze kosztują tylko 3 euro, a w Hiszpanii ta sama paczka kosztuje 5 euro. I wreszcie z Ameryki Południowej kontenerami przez Algeciras szmuglowana jest kokaina. Sytuacja jest natężona tym, że w Hiszpanii jest wielkie bezrobocie. W La Linea sięga one aż 35%. Raporty hiszpańskiej policji sugerują, że aż 3000 osób w mieście La Linea de la Concepción pracuje dla organizacji kryminalnych.
Podczas naszego pobytu w porcie La Linea zakolegowaliśmy się z lokalnym gangsterem, z Roberto. Który w zamian za obietnicę, że nie ujawnimy jego twarzy w naszym materiale, wziął nas na przejażdżkę swoją motorówką i wytłumaczył nam, jak działa proces szmuglowania i pokazał nam kilka punktów, w których rozładowywane są narkotyki na wybrzeżu hiszpańskim. W prowincji Cadiz w zeszłym roku policja przechwyciła 149 ton narkotyków i aresztowała 4852 osoby za aktywność związaną z handlem narkotykami. La Linea jest bastionem narkotykowym. Aż 80% haszyszu konsumowanego przez Europę przechodzi właśnie przez to miasto. Według niektórych ekspertów przynajmniej 280 ton miesięcznie jest tu rozładowywanych. Sytuacja tak eskalowała, że często dealerzy czują się tak bezpiecznie, że lądują na plażach w biały dzień. They literally walk with the boat from the beach to the neighborhood. With a boat in the hand and they just put it in a garage or something. How often do they do this? Every night. La Linea to także punkt szmuglowania narkotyków z Ameryki Południowej. To tutaj szmuglowana jest kokaina. Według narkosa, znanego w mediach jako Zape, który ostatnio w długim wywiadzie wytłumaczył, jak działa jego biznes, według niego 30% zysków z koki idzie na przekupywanie policji, agentów i pracowników portu. Wartość tego rynku jest gigantyczna. W 2015 roku szacowano, że zyski z kokainy w Hiszpanii to 2 miliardy euro. Jedną z ciekawostek tej skały za mną jest to, że jest zaludniona małpami. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie są dzikie małpy. Zresztą te małpy są o tyle ważne, że jedna z legend jest taka, że panowanie brytyjskie nad Gibraltarem będzie trwało tak długo, jak te małpy tutaj są. Podczas II wojny światowej Churchill odkrył, że zostało zaledwie 7 małp na wyspie i wydał rozkaz, że żołnierze brytyjscy mają schwytać małpy z Afryki Północnej, przywieźć je na Gibraltar i na nowo zaludnić wyspę tak, żeby było minimum 24 małpy na Gibraltarze. Ta legenda jest brana na tyle poważnie, że podczas II wojny światowej brytyjscy żołnierze zajmowali się łapaniem małp, przywożeniem je na Gibraltar, żeby upewnić się, że te małpy dalej będą i że Gibraltar pozostanie terytorium brytyjskim. While we're at Gibraltar, let's accompany Lord Gort on a visit to the Rock Apes. There's a popular superstition that when the apes leave the rock, British rule will end. As they are actually multiplying, it would seem that all is well. Wdrapaliśmy się wczoraj z bratem na szczyt Gibraltaru. I widzieliśmy zresztą te małpy, które były niesamowicie agresywne. Jest to dość ciekawa rzecz, że te małpy są bardzo terytorialne. Człowiek patrzy na taką małpę i myślisz sobie, a no ona ma taką quasi ludzką twarz, no i oczywiście jest to jedyne zwierzę, które tak jak ludzie mają opposable thumbs, czyli kciuk jest na odwrót od tamtych palców, czyli mogą rzeczy łapać. I jest to bardzo fascynujące widzieć małpę, która trzyma na przykład butelkę wody. Jedna z małp złapała moją butelkę wody, którą potem trzymała. Są w stanie trzymać rzeczy w bardzo podobny sposób do człowieka i ma to taki element trochę nieprzyjemny, widząc to zwierzę, które jest łudząco podobne do człowieka, a jednak kompletnie dzikie i bez umiejętności rozpoznawania przykładowo kradzieży, bo mój plecak tutaj, do którego jestem niesamowicie przywiązany, jest to plecak, bez którego nigdy nie podróżuję, to jest plecak, który ze mną był wszędzie, od Afryki, po Kubę, poprzez Izrael. Złapały ten mój plecak i zaczęły wyciągać z niego rzeczy. Był to bardzo nieprzyjemny moment. A gdy próbowałem chwycić mój plecak z powrotem, zaczęły mi pokazywać swoje zęby, a jednak no, nie chciałem być ugryziony przez taką małpę, a podobno dość często ludzi gryzą. Więc te małpy były taką gibraltarską ciekawostką.